Jeśli przed nami stoi jakiś problem, który związany jest z sądem, tak zwanym roztropnościowym, czyli musimy sobie odpo odpowiedzieć na pytanie, które dotyczy jakiegoś problemu życiowego, który się nam przydarzył, no to mamy wątpliwości, nie jesteśmy pewni. I tak naprawdę to rozstrzygnięcie do końca w wielu sytuacjach nie jest pewne. Inaczej, jeśli mamy do czynienia z tak zwanymi sądami logicznymi, naukowymi. Krótko mówiąc, wiemy zawsze, że 2 plus 2 jest 4, i to niezależnie od tego, w jakim jesteśmy nastroju. Ale czy ukarać dziecko, czy zrezygnować z kary, gdy ono się źle zachowa, czy w jaki sposób to inny się zachować, to. Będziemy zawsze mieli wątpliwości, nie do końca będziemy pewni, czy akurat w tej konkretnej sytuacji postąpiliśmy dobrze. Krótko mówiąc, sądy roztropnościowe są takimi sądami, na które duży wpływ mają emocje. Inną decyzję podejmiemy w sytuacji, gdy będziemy w takim dobrym nastroju, a inną, gdy będziemy w ponurym, złym nastroju. Bo ten świat będzie się po prostu wydawał nam inny. I tutaj potrzebna jest taka duża mądrość, która potrafi tłumić te emocje, bo emocje są po prostu złym doradcą. Inna jeszcze taka kwestia, o której chciałbym tutaj powiedzieć, to to, że. Tak naprawdę do końca nigdy nie będziemy pewni, czy podjęliśmy optymalną decyzję. Oczywiście musimy się kierować jakimś tam swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, ale ten 1% niepewności zawsze pozostanie. Dlatego, że opatrzność ludzka ma to do siebie, że nie zna przyszłości. Jeśli nie zna przyszłości, to zawsze będzie niepewna. Czy podjęła dobrą decyzję? Owszem, możemy opierać się na historii, na tym, co się kiedyś wydarzyło, na, na naszej wiedzy na temat pewnych zasad, funkcjonowania zasad moralnych. I oczywiście nigdy nie możemy wybierać zła, zawsze trzeba, trzeba wy, wybierać dobro, ale ja tutaj mówię nie o wyborach bardziej moralnych, tylko o takiej sytuacji psychologicznej, kiedy my nie, no, no po prostu nie mamy pewności, czy Podjęliśmy właściwą decyzję. Dlatego właśnie w przypadku sądów roztropnościowych mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy bardzo często o, o tym, czy mamy rację, decyduje nasze późniejsze działanie. Ja ten mechanizm opisałem w swojej takiej książeczce: Decyduj i walcz. Nie wystarczy podjąć decyzję, nawet po dobrym namyśle. Dlatego że ważne jest jeszcze działanie. My w swoim działaniu, w sposobie wykonania tej, de tej decyzji możemy, możemy sprawić, że ta decyzja będzie dobrą decyzją. Lub jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, to okaże się, że ta decyzja było, była złą decyzją. Jeśli ktoś podjął decyzję o wyjeździe, powiedzmy, tam do Paryża. Zakupił bilet, przygotował cały wyjazd, ale po prostu spóźnił się na lotnisko no to nie osiągnie tego celu. Widzimy, że na tym przykładzie, że możemy mieć dużą wiedzę na dany temat, możemy znać, mieć pewne doświadczenie historyczne, jak się zachować, ale samo działanie, samo wykonywanie tej decyzji może być złe. I ona zadecyduje o tym, że, że to będzie zła decyzja, że ona będzie źle podjęta, że to będzie źle podjęta decyzja. Ja tutaj dałem, dałem przykład taki bardzo prosty, czyli podróży, ale jeśli mamy na przykład taką sytuację, że mamy jakiś konflikt w rodzinie czy konflikt z, ze znajomymi, czy problem wychowawczy z dziećmi, to tak jak mówię, będą pewne wątpliwości. Ale teraz, trzymając się pewnych zasad, mając pewną wiedzę na dany temat, wiedzę historyczną, tak jak, jak należałoby się zachować, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się kiedyś w analogicznej sytuacji w przeszłości, to teraz podejmując dobrą decyzję, nie możemy czekać. Musimy działać. Jeszcze raz powtarzam, ten aspekt działania, aspekt praktyczny roztropności jest tutaj bardzo ważny. Dlatego nie koncentrujmy się tylko na tym, jak podjąć daną decyzję. Nie zastanawiajmy się tylko, no i później podejmujmy ją, ale również działajmy, bo poprzez działanie następuje realna zmiana. Czasami nawet jeżeli są jakieś błędy przy podejmowaniu decyzji, to poprzez stanowcze działanie jesteśmy w stanie skorygować te błędy. Więcej na temat tych zagadnień napisałem w książce, tak jak już, tak jak już wspomniałem, decyduj i walcz, i zachęcam do sięgnięcia do tej lektury. Link do niej jest w opisie tego nagrania.